Witajcie moi drodzy, dzisiaj spotkanie nieplanowane, ale bardzo ważne. Nowy update do Ghost Exile, update 1.0.5.1, który został wypuszczony około 2 godzin temu. Jest on dosyć spory, więc warto się jemu przyjrzeć. Nie przedłużajmy, subskrybujcie, komentujcie, jeśli Wam się ten materiał będzie podobał. Wskakujemy do update'a. Tak więc, update 1.0.5.1 dzisiaj zamieszczony, więc całkiem 16 stycznia był poprzedni update, więc cały czas działają, super. Dzisiaj mamy 28 i zobaczmy, co nam mówi ten update. Pierwszy punkt, rewrite door opening system, now it should be easier than before, thank you! Czyli otwieranie drzwi zostało poprawione, bo ten otwieranie było strasznie skomplikowane. Czy tych szuflad? Nie wiem, tutaj o szufladach nic nie ma. W zasadzie też powinni to poprawić, może w następnym. Chyba, że to się door opening system, może to też szafek drzwi, oby, ale jeżeli nie, dobra, chociaż same drzwi. Lecimy dalej. Players spawn now appear immediately at the spawn site and do not fly from the sky. Dobra, czyli spawna poprawili playera. Basic reward for the order will be issued only if you have spent more than 5 minutes in the order. Czaję, czyli słyszałem o tym problemie. Czyli ja tego nie stosowałem, chociaż mogłem w sumie nabić sobie trochę kasy, ale był podobno taki problem, że gdy wchodziłeś do gry, mogłeś z niej wyjść od razu i zarobiłeś tam jakieś drobniaki. Teraz musisz spędzić w lokacji przynajmniej 5 minut. Logiczne, zgadzam się z tym. Remove shadows from hands and tools in local view. Dobra, czyli poprawione są cienie. Now when the charges in the spray paint run out, it's destroyed. A chyba chodzi o to, mieliśmy te spraye do tych stilsów, tak? Czyli kiedy on się skończy, to się rozwala, jest destroyed, destroyuje się. Więc myślę, że o to może chodzić, że nie będzie już gdzieś tam leżał sobie i się walał. Może to dobrze, przynajmniej się o niego nie wywalimy. On the Madman, the chances of triggering the cross were increased. Ok, na Madmanie nawet nie grałem, więc ciężko mi się odnieść do tej kwestii. Added return of the speech recognition check station. Dobra, czyli coś działają też w kwestii speech recognition. Bardzo ważne, bo to było irytujące. Change the pseudo random coefficient on Madman. Dobra, it became more difficult. Czyli utrudnili coś na Madmanie. Nie wiem dokładnie, jaki to był problem, bo tak jak mówię, na Madmanie nie graliśmy. Change the description of the motion sensor. Zmieniony jest opis motion sensora. Może on był jakoś nie do końca logiczny. Nie wiem, jaki jest teraz. Nie pamiętam, jaki był i nie wiem, jaki jest. Może chodzi coś o to, że on daje czasami evidence, a czasami nie. Może wyjaśnili to lepiej. Fix some bugs in the behavior of the ghost when chasing. Czyli poprawione błędy w kwestii zachowania ducha podczas gonienia. Now at the beginning of the attack, the ghost will appear, but will not be able to move for about 2 seconds, czyli freeze time taki, tak zwany, dodali. Freeze time, który jest też w fazmofobii. On w fazmofobii chyba jest na niskich levelach, na tych poziomach trudności, a na Nightmare wynosi 0 sekund, tak mi się wydaje, że jest w fazmo. Tutaj jest 2 sekundy po prostu, czyli 2 sekundy, duch chce hantować, spełni się przed nami, pojawia się, 2 sekundy sobie stoi i wtedy dopiero zaczyna nas gonić. Czyli mamy 2 sekundy, żeby się zebrać. Added an alarm sound when a ghost notices you. Czyli dodany jakiś dźwięk alarmowy, kiedy duch cię zauważa. Ok. Ciekawe, czy to tylko podczas hunta? Czy ogólnie, nie wiem. Że duch cię widzi, nie wiem. Nie widać ducha, ale duch cię widzi. To będzie coś... alarm jakiś? Nie wiem, ciekawe. Added the ability to sprint left or right! Of course, w końcu. To było mega uciążliwe, że biegać mogłeś tylko do przodu. Nie naciskałeś strzałki, znaczy na wsadzie gram, więc... Chyba wszyscy gram na wsadzie. Więc D albo A i sprint znikał. Nie było sprinta, byliśmy wolni. Good job. If a player is alone and dies, the match will... And only when he goes to the spirit world? Jeśli
gracz jest sam i umiera, gra zakończy się tylko wtedy, kiedy odejdzie do świata duchów? Okej, okay. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co im chodzi. Ale to chyba odnosi się bardziej do multiplayera, nie grają w multiplayera. Może zagramy. Może warto to sprawdzić. Edit the ability to change the active buttons of the tools. Dobra, to też jest ważne. Czyli można zmieniać przyciski. No, dobra. The camera now has only one active button. Take a photo by default right mouse button. Też super, bo często chcieliśmy włączyć światło i nagle robiło nam się zdjęcie i był szok. Co się dzieje? Dobra. Też dobry punkt. Some tools may turn on when pointing at the door. Okej. Okay. Bo było tak, że na przykład mieliśmy... May turn on. No właśnie. A to był bug właściwie. Że celując w drzwi... Otwierając drzwi się wyłączało. To nie wiem, czy oni... May turn on. May stay turn on może powinno być. Dobra, nie wiem w jaki sposób to zostało rozwiązane, ale może coś z tym zostało zrobione. Chyba były takie problemy, że czasami nawet staliśmy dalej od drzwi i celownik nam najeżdżał na drzwi i wtedy coś się blokowało. Chyba był taki problem. Lećmy dalej. Now it has become more difficult to keep the door from the ghost. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Będzie trzeba to sprawdzić. Stało się bardziej trudniejsze to keep the door from the ghost. Chyba tylko autor wie, o co mu chodzi. Added insurance if the player dies, czyli mamy ubezpieczenie cenne, bo w sumie jak umieraliśmy, traciliśmy wszystko i to w pewnym momencie stawało się mega głupie, bo szczególnie na początku, no wiadomo, że jak już zagramy 100 gier, to jakiś budżet mamy i nawet jak raz zginiemy, to nic nam się nie stanie, ale tutaj było to na początku bardzo trudne. Na beginnerze 50% dostajemy z tego, co wnieśliśmy do gry. Na Advanced 25, na Madmenie 0. Dobra, wiem, o co chodzi. Switching of bodies is available on buttons 1 to 3. Czyli jakieś postacie dodali? Nie wiem, bo też nie grałem w multiplayera. There is now a display on the map. Electric shield boiler. Ok, fajnie. Czyli będziemy mieli tak jak w Phasmo. Kurczę, co dużo dodają rzeczy, które są w Phasmo. No ale może to i lepiej. Nie jest czymś złym czasami sugerować się czymś, co jest dobre, więc nie oceniam. Czyli będziemy widzieli, gdzie jest korki, gdzie są i gdzie jest boiler. W zasadzie one są zawsze w tym samym pomieszczeniu chyba, więc nie wiem. No dobra. The light bulb on the boiler has become more noticeable when turned on. Ok. Też ważne, bo czasami ten boiler włączaliśmy, on się wyłączał jak gasły korki i nie wiedzieliśmy, czy w sumie on jest włączony, czy nie. Trzeba było do niego podejść, przyłożyć ucho, sprawdzić, czy działa. Jak słyszeliśmy, że działa, było ok. Jak nie, no to trzeba było go włączyć. Teraz będzie jakiś noticeable light bulb. The dots tool has been renamed laser grid. Czyli zmienili nazwę dotsów. A czy te dotsy się nie nazywały laser coś tam? Evidence się nazywał. Laser coś tam. A może się nazywały dotsy. Okej. Okay. Logiczne, jeżeli tak. The portal can only be closed on the same floor as the portal. Czyli portal może, jeżeli mamy te wypędzenia, pojawia się portal, czyli to czerwone coś tam, się otwiera portal, to może być zamknięty tylko z tego samego poziomu. Nie z góry czy z dołu. Możliwe, że był problem, że portal na dwupiętrowych budynkach pojawiał się u góry, my byliśmy na dole, krzyczeliśmy i on się zamykał. Być może. Now the Ouija board must be enabled using left mouse button. Ok, czyli nie będzie się automatycznie włączał. To też dobra rzecz. Czyli będzie left mouse button. Czyli tak jak Phasmo. Reduce the distance of communication with the Ouija board. Czyli zmniejszony jest dystans komunikowania się z tablicą. Okej, okay. Dobre, tak sądzę. Some screamers now turn off the lights. Czyli jakieś chyba duchy krzykliwe wyłączają światła. To jakieś takie chyba ability duchowe. Hunting mode turns off the light. Okej.
Czyli jak będzie hunt, to światła zgasną? No to głupia akurat. Nie masz latarki, światła gasną, jesteś w czarnej duszy. Ducha. After used incense, the ghost will ignore the next use of the incense for... Okej, okay, czyli te pazmofobiczne smadże, tam się nazywają incensy, czyli duch zignoruje użycie kolejnego. Jeżeli użyjemy go raz, to kolejny możemy użyć efektywnie po określonym czasie. 12 sekund na beginnerze, 25 na advanced i 90 na medmen. 90 sekund? Te hunty były strasznie długie, ale 90 sekund? To jest półtorej minuty. Czyli tak naprawdę na medmenie jednego użyjemy i tyle. Może to nie jest głupie. Incense now has a shorter effect time. Aha, czyli skrócili czas działania tego incensa, bo on działa tak, że duch się tam gubi, tak? Nie widzi nas, czy przestaje nas gonić, odchodzi, jest skonfundowany. I skrócili czas tego działania tego. 10 na Matorze, 5 na Advanced, 3 na Medmenie. Pills now restore less sanity. Czyli mniej sanity mamy uzupełnione po pilsach. 30% na najniższym, 20% na średnim, 10% na madmanie. Chyba w sumie dobrze, bo tak jak sobie przypomnę, to w zasadzie ciężko było zbić sanity do zera. Były takie te obiektywy nawet, nie? I jak brało się te pilsy, to praktycznie wziąłeś jedne, miałeś już prawie tam 80-90, bo to sanity wolno tam spadało. The base speed of the ghost is increased, czyli zwiększona szybkość ducha. Okej. Okay. Ogólna base speed, okej. Okay. Increase the speed of the ghost. Jeszcze zwiększona? Aha, na madmenie. Okej. Okay. Czyli zwiększyli ogólną szybkość ducha, jak was goni. A jeszcze dodali boosta na madmenie. Increased reduction of sanity in the dark. Zwiększony spadek sanity w ciemności na madmenie. Insurance is now 5% madmen. What? Czyli tu piszą, że insurance na madmenie jest 0. A tutaj piszą, że jest 5%. To się zdecydujcie. Ok. Fixy. Fix some problems with the inscription hanging. Czyli connecting coś tam. Fix remaps of some keys. Drop use place. Ok, były z tym problemy. Naprawione UV-ka. Była widoczna przez innych graczy. Nawet martwy, when turned on. Czyli no to raczej też na tym, na multiplayerze byśmy to musieli sprawdzić. Czyli były jakieś problemy z UV-ką. Fix the quest to perform the ritual of exile without the seal of protection. Czyli też był jakiś bug z ukończeniem rytuału wypędzenia bez tego sealu, protection seal. No, nie wiem jak to po polsku nazwać. Tego ochronnego. Fix some errors with the microphone. Ok. That could cause errors with speech recognition or voice chat. Super. Były problemy ze speech. Czyli mamy co najmniej dwie adnotacje do speech recognition. To mi się podoba. Muszę sprawdzić, jak to będzie działało. Koniecznie. Now when you connect to another player from your lobby, it does not cause an error. Czyli były problemy z połączeniami do lobby, jak graliśmy w multiplayerze. Fix a bug where it was impossible to press the buttons in the phone or diary. Ok, z tym mieliśmy akurat problem. Czyli pojawił się ten telefonik nasz śmieszny, ten iPhonik pewnie, i nie można było w niego kliknąć. Nie można było w niego kliknąć, bo się blokował po prostu. Tak samo w diary, czy tam w tym journalu, tak? On się czasami blokował, nie mogliśmy na niego nic w nim zrobić, więc trzeba było go zamknąć, włączyć i to też czasami kilkukrotnie. Ok, good. Fix the distance of item selection prompts. Ok. Fix the bug where it was possible to complete a quest. Take a picture of a ghost, even if the ghost was invisible. Ja zaraz zrobiłem chyba, czy dwa. Że zrobiłem jakieś zdjęcie. Nie było tam ducha, nie widziałem ducha. A zaliczyło mi w ten objective, czy tam gdzieś mi wpisało zdjęcie ducha. Tak więc... Żeby nie przedłużać, słuchajcie, jak widzicie, dosyć spory update, czyli deweloperzy pracują cały czas nad tą grą.
Tak jak mówiłem, 12 dni temu wyszedł wcześniejszy. Gdzieś tu też mogę Wam to nawet pokazać. Tak, 16 stycznia to był 1.03. On też był, zobaczcie, duży, czyli tych problemów po samym starcie Early Accessa było mega giga dużo. Ale teraz mamy kolejny. No i czekamy, trzeba to przetestować, zobaczyć. I czekamy na kolejne, bo myślę, że ta gra ma potencjał i może być ciekawą produkcją, tak jak już o tym mówiłem w podsumowującym materiale, który zaraz Wam gdzieś tutaj u góry przypnę. I tyle. Dajcie znać, co Wy sądzicie, czy uważacie, że gra ma szansę, bo według mnie ma. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapki w górę. I nie przedłużamy. Do następnego razu, być może właśnie w Ghost Exile.